dzisiaj pokazać, jak szybko zamykać programy z paska przełączania się pomiędzy nimi. Wszyscy go znają, dostaje się do niego skrótem Command Tab, odpowiednik Alt Tab z Windows. Mianowicie tabem przemieszczamy się po nim i tradycyjnie, gdybyśmy na przykład chcieli zamknąć iTunes, to powinniśmy do niego przejść i albo teraz klepnąć na klawiaturze Command Q, który jest skrótem do zamykania, albo moglibyśmy od razu wcześniej z doka go zamknąć, czy też po prostu z menu. Natomiast chciałem pokazać Wam bardzo szybki sposób robienia tego. Otwieramy nasz pasek. Przechodzimy na iTunes i następnie tylko wciskamy, trzymając cały czas klawisz Command, wciskamy tylko Q. Przechodzimy do Tweety, zamykamy go. Jeszcze możemy Blipa zamknąć. I tylko tyle. Prosto, szybko i przyjemnie. Zapraszam na bloga, zapraszam też na Macowe ABC. Do usłyszenia.